Kochani, witam Was w następnym vlogu i Wy już doskonale wiecie, o co chodzi. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie bądź po prostu przeczytaliście tytuł vloga, wiecie, że otworzyłam swoją drogerię internetową, drogerię kosmetyczną. Powiem Wam szczerze, że mówiąc to teraz, nagrywam to jeszcze przed otwarciem, przed premierą i sama do końca w to nie wierzę i wydaje mi się, że nawet nigdy w życiu nie myślałam, że mogę mieć kiedyś w ogóle w życiu, wiecie, jakby nawet za 50 lat własną drogerię, kolejną własną markę. No powiem Wam, że jestem na maksa podekscytowana, wzruszona i szczerze mówię dumna z siebie, że jestem w tym momencie, w tym miejscu, w którym jestem. Teraz właśnie jesteśmy na parkingu, robimy zdjęcia, żeby tutaj dojechać. Miałyśmy tyle przygód z Natalią, która robi mi zdjęcia, która jest moją asystentką. Powiem Wam, że no właśnie Natalia mnie nagrywa i śmieje się, bo żeby tu przyjechać po prostu kosztowało nas to tyle nerwów. Spojrzałyśmy w ostatniej chwili na pogodę i okazało się nagle, że ma padać, ale udało nam się zrobić fajne zdjęcia. Mam nadzieję, że widzieliście je na Instagramie. Jeśli jeszcze nie, to koniecznie wpadajcie. A dzisiaj zapraszam Was na vloga z backstage'u, z przygotowań właśnie do premiery. Ja wiem o tym, że Wy już wiecie, że drogeria działa i możliwe, że większość z Was już robiła tam zakupy, ale w dzisiejszym vlogu chciałam Wam pokazać taki backstage przygotowania do premiery. Będziemy w tym vlogu pakować paczki dla influencerów, pokażę Wam, jakie mamy produkty na start drogerii. Planujemy ciągle się rozwijać oczywiście, ciągle planujemy poszerzać asortyment, no ale pokażę Wam to, co mamy w tym momencie na start i to, co się u nas dzieje, także zapraszam. Także pamiętajcie, flowy.pl, drogeria dla Ciebie. I przenosimy się do biura, gdzie właśnie jestem w trakcie pakowania paczek dla influencerów. Mamy takie kartoniki w kwiatuszki. Zamówiłyśmy do tego takie bibułki kolorowe. Tutaj są całe, a tutaj już pozwijane, tak będzie wyglądało w środku paczki. No i wszystko szykujemy. Na kartoniki poprzyklejałyśmy nasze naklejki z Flowy. Tutaj mamy produkty, które idą do paczek dla influencerów. Mamy tutaj troszkę produktów z Garniera, z L'Oreala, z Maybellina, kremy, maski, nawilżające produkty do makijażu, także troszkę tych produktów jest. No i powiem Wam, że cieszę się, że wszystko, że tak powiem, zdążyło nam dotrzeć na czas. Czekamy jeszcze tylko na ulotki, po które pojechał właśnie przed chwilką Kacper. To są ulotki, które będziemy wrzucać do każdej z paczek dla influencerów i oprócz kosmetyków, oprócz właśnie produktów, będziemy dorzucać dla influencerów jeszcze ręczniki. Ręczniki z naszym haftem, z haftem Flowy. Też nas tutaj dużo pracy kosztowało, żeby te ręczniki do nas dotarły, przyszły, żeby miały własny haft, ale udało nam się wszystko kupić, wszystko pozamawiać. No i właśnie przystępuję do wkładania wszystkiego do paczek. Mamy 20 paczek. Wybrałam tylko takich influencerów jakby najbliższych, z którymi mam kontakt, do których wyślę PR-y. Mamy właśnie 20 ręczników, no i mamy wszystko gotowe. Dodatkowo w paczce będzie jeszcze balon wypełniony helem. Mamy butle z helem, mamy balony z napisem Flowy, które też widzieliście na zdjęciu premierowym. No i każdy z influencerów dostanie jednego lub dwa balony. Jeszcze zobaczymy, ile wrzucimy do środka. Z takich jeszcze dodatków, które mamy do Flowy, mamy też taką taśmę z naszym logo. Tą taśmą owijamy każdą przesyłkę, którą zamawiacie od nas. Mamy też ulotki, także no, wszystko gotowe. Dotarły do nas ulotki. Wszystkie ulotki są personalizowane specjalnie. Każda ulotka jest drukowana pojedynczo z projektu z imieniem dla danego influencera, co ja akurat mam dla jakiejś Wiktorii, chyba mojej siostry akurat, tutaj dla Marleny, tutaj dla Vanessy, tutaj dla Basi. No, jest troszkę tych ulotek do każdej paczki. Dorzucałam właśnie coś takiego personalizowanego. Mamy już paczki pełne produktów, na co teraz idzie prezent dla każdego twórcy, czyli ręcznik. I tak właśnie wyglądającą paczkę przykrywamy pokrywką, przyklejamy naszą naklejkę Flowy, czyli dokładnie tą. No i paczki razem z balonami będą leciały już do influencerów. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale ja też się przygotowałam, zrobiłam sobie paznokcie w kolorach Flowy z napisem na jednym paznokciu Flowy, także wszystko jest, wiecie, pod drogerię zaplanowane. Paczki dla influencerów prawie gotowe. Niestety musiałyśmy zrezygnować z balonów z helem. Dla tych osób, do których wysyłamy paczkę kurierem,
Bochel schodzi dość szybko i przyszły wywalone, takie malutkie, sflaczałe, już po prostu zeszło powietrze. Także zapakowałyśmy normalnie, a do tych influencerów, którzy mieszkają blisko mnie, po prostu dostarczę paczki samemu osobiście i wtedy oni dostaną z Helem. Właśnie jesteśmy po publikacji posta, jest po godzinie 20 i słuchajcie, nie nagrywałam wam w sumie co się działo przed, co się działo po. Był po prostu taki zapierdziel, mieliśmy po prostu tyle nagle jakichś sytuacji, których nie do końca przewidzieliśmy, że to po prostu jakiś hit. Pojechaliśmy do punktu kurierskiego wysłać paczki dla influencerów, okazało się, że kilka minut wcześniej zamknęli ten punkt i musimy zrobić to jutro, więc musimy wysłać paczki w weekend. No po prostu słuchajcie, zamieszanie na maksa, ale ja myślę, że byliście na bieżąco ze storiesami na moim Instagramie, bo relacjonowałam wszystko. Jak wybiła ta 20, przez cały dzień byłam w takim stresie, w takim napięciu, że po prostu się rozryczałam i nie umiałam nic powiedzieć normalnie. Także masa emocji, ale jutro tutaj wracamy z samego rana, pakujemy zamówienia i wtedy pokażę wam, co mamy dokładnie na sklepie, jak wygląda nasza strona, bo obecnie na stronie jest tylu użytkowników, tyle osób przegląda stronę, że bardzo wolno się ładuje i myślałam, że pokażę wam to teraz na laptopie, no ale po prostu trwałoby to zdecydowanie za długo. Ale z tego miejsca już teraz dziękuję wam bardzo, że ze mną jesteście, dziękuję za taki odbiór, dziękuję za tyle osób, które weszły na stronę, które napisały mi gratulacje, wielkie, wielkie, wielkie dzięki, bardzo się cieszę, że mam takie wsparcie. Paczki spakowane, słuchajcie, była ich naprawdę cała masa, zobaczcie co ile tego screena, wrzuciłam wam to na stories, to są paczki tylko i wyłącznie z soboty i niedzieli, bardzo podobna ilość była w czwartek i w piątek waszych zamówień, także powiem wam, że jestem tak szczęśliwa, że żadne słowa nie są w stanie tego opisać, jak bardzo się cieszę, że tak miło przyjęłyście naszą drogerię, że zrobiłyście już tyle zakupów. Oczywiście zapraszam was, flowy.pl, drogeria dla ciebie, zawsze możecie tam wpadać, jak tylko potrzebujecie jakiegokolwiek produktu, my ciągle domawiamy nowe rzeczy, czy ciągle poszerzamy asortyment i mam nadzieję, że z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem będzie tych produktów coraz więcej. Taką mam nadzieję. No a teraz w końcu pokażę wam stronę i produkty, o których powiedziałam. Ten vlog w ogóle jest, słuchajcie, trochę taki, nie wiem jak to nazwać, może chaotyczny, bo naprawdę towarzyszy mi tyle emocji, jak go nagrywam. Te dni przed, czyli początek vloga, dzień premiery, naprawdę, wtedy powiedziałam o tym wam na żywo, na tym ujęciu chwilkę temu, bez makijażu. Byłam dalej jeszcze w sumie w takich emocjach, że to było niesamowite, to napięcie, które towarzyszyło nam tygodnie przed premierą, dzień premiery, cały ten dzień od rana do 20, to po prostu było jakaś, to był po prostu jakiś totalny szał. Jak wybiła ta 20, to po prostu ja serio się rozpakowałam, mówię, Matko Święta, nie? Ile emocji, ile takiego stresu, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Guzik niesamowity, no ale dobra. Biorę komputer, pokażę wam stronę pokrótce, produkty, a najlepiej jak wejdziecie sobie same www.flowy.pl i same obejrzycie, ale pokażę wam, bo obiecałam. Dobra, mamy naszą stronę. Tutaj troszkę ciężko mi jest zrobić tak, żeby nic się nie odbijało w komputerze, więc mam nadzieję, że nie jest źle. Pierwsza strona, zakładka. Tutaj mamy jeszcze jedną kartę aloesową. No i mamy albo takie menu tutaj, tu sobie możemy wybrać kategorię, albo zjechać ciut niżej, na twarz, oczy, usta, pielęgnacja. No i tutaj wybrać sobie, czego potrzebujemy. Ja na przykład pokażę wam twarz, makijaż. Mamy tutaj różne kategorie, bazy, podkłady, kremy BB, korektory, pudry, bronzery, róże, rozświetlacze, czyli wszystkie produkty do makijażu twarzy. No kliknijmy na przykład w podkłady, bo tutaj tych produktów jest chyba najwięcej. No i mamy wybór podkładów dostępny na naszej stronie. Maybelline Fit Me, Rimmel, Paese, Max Factor, L'Oreal, następna karta. L'Oreal, Catrice, Bourjois,
A tutaj jakoś nie wiadomo, jakim cudem zapodziała się baza. Bourgeois podkład. Muszę sprawdzić, czemu w ogóle tu jest ta baza. Za moment. Bourgeois, L'Oreal, L'Oreal. Tutaj mamy Affinitona. Także tak wygląda takie menu. Myślę, że wszystko jest czytelne i łatwe do odszukania. Tutaj macie swój koszyk, w którym jak tylko coś zdoracie, to pojawia wam się cyferka, ile produktów jest w środku. No i tyle w sumie. Macie na stronie też oczywiście moje bestsellery, czyli produkty, które moim zdaniem są takie top of the top i warto je mieć, moi ulubieńcy. Także możecie sobie też zerknąć i zobaczyć, co tutaj dodałam. Mamy 3 karty produktów. No i ważna informacja, która jest napisana tutaj i na dole. Darmowa dostawa od 150 zł. Także jak robicie zamówienie powyżej 150 zł, no to właśnie otrzymujecie darmową dostawę. Na dole też duża plansza z informacją. I jeszcze mam wam do powiedzenia kilka rzeczy, które mówiłam już na story, ale stwierdziłam, że powtórzę je tutaj też we vlogu, bo myślę, że nie każdy widział to story z tego dnia, albo ktoś nie słuchał dokładnie, omijał jakąś jedną relację, także powtórzę się. Pierwsza informacja, żeby było wam jak najbardziej dogodnie na naszej stronie korzystać ze strony, zamawiać, oczekiwać na paczkę, to mamy uruchomioną dla was infolinię. Infolinia dla ciebie, flowy.pl. Tutaj dla wam się numer. Ta infolinia jest czynna codziennie od 8 do 22 i tam możecie kierować wszelkie pytania dotyczące strony, produktów, dotyczące zamówień, dotyczące dostawy. Każde pytanie możecie kierować na ten numer. Chcieliśmy, żeby było wam jak najwygodniej. Wiem, że czasami pisanie maili jest denerwujące, bo nie wiadomo, kiedy dostaniemy tą odpowiedź. My mamy infolinię, możecie po prostu dzwonić. I to nie jest taka infolinia jak infolinie banków i tak dalej, że czekamy godzinę, dwie, no i raczej nikt nie odbiera. Tutaj każdy odbiera, jesteśmy w teamie w trójkę, także śmiało możecie kierować tam pytania. A druga informacja jest taka, że jak złożycie zamówienie w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek do godziny 18, to paczka będzie u was już na drugi dzień. Ponieważ my, jeżeli złożycie zamówienie do godziny 18, to my tego samego dnia jeszcze wysyłamy paczkę i kurier po prostu z nią wyjeżdża i wam ją dostarczy na drugi dzień. Także jeśli złożycie zamówienie do godziny 18, tak jak powiedziałam, w 4 dni tygodnia, wtedy kiedy kurierzy pracują, kiedy możemy dostarczyć paczkę, to macie ją na drugi dzień. Jeśli zamówicie ją w piątek do godziny 18, to niestety kurier w sobotę nie jeździ, także dopiero w poniedziałek będzie. Też taka informacja. No i jeszcze trzecia rzecz to pytania, jak długo pracowałam nad drogerią i tak dalej, w ile osób pracujemy. Pomysł powstał około 1,5 roku temu. Razem z Kasprzem wpadliśmy na taki pomysł, że chcemy otworzyć swoją drogerię kosmetyczną, drogerię internetową. No ale żeby zabrać się do tego pomysłu, potrzeba było pieniędzy, czasu, porządnego planu na to, jak to ma wyglądać. Także gdzieś tam trochę zajęła taka praca w głowie, no i przygotowanie finansowe do tego projektu. Wiedzieliśmy o tym, że jak chcemy otworzyć kolejną markę, oprócz tego, że jest Klatex, czyli jest sporo pracy przy tym YouTube, Instagram, TikTok, różnego rodzaju współpracy z markami. Jest jeszcze oprócz tego Wowkow, czyli druga moja marka. No i teraz jak będzie flow, i to wiedzieliśmy po prostu, że sami tego w 100% nie uciągniemy. Także wiedzieliśmy, że potrzebujemy trzeciej osoby w naszym teamie. No i zanim znaleźliśmy Natalię, która jest z nami, pracowaliśmy sobie już trochę przy projekcie drogerii, przy logo, więc troszkę działaliśmy na własną rękę, a jak znalazła się Natalia i dołączyła do naszego teamu, to już ruszyliśmy z grubej rury z pracą nad stroną, z zamawianiem produktów, wcześniej z kontaktem z klientami, z markami. Także no, trzeba było się mocno przygotować. Tak naprawdę przy drogerii Flowy na co dzień pracują 3 osoby. Mamy swoje obowiązki, jesteśmy podzieleni, kto co robi, za co odpowiada. Ale przy tym, żeby Flowy powstało, no to pracowało więcej osób, no bo musiała powstać strona, czyli programiści, musiało powstać logo, grafiki, czyli graficy. Musieliśmy kupić produkty do drogerii, zamagazynować się, więc znowu kolejni ludzie byli w to zaangażowani. Ulotki, drukarnia, więc pracownicy drukarni. Paczki PR, dużo półproduktów, które były w paczce, oprócz kartonu, ręcznik, haft. Do wszystkiego byli zaangażowani ludzie, różne firmy, więc no,
trochę pracy przy tym było, nie powiem, ale myślę, że takiej faktycznie pracy, kiedy już tak wszystko ruszyło, cała praca nad Flowy, to myślę, że pół roku. Pół roku gdzieś zajęło nam rozpoczęcie pierwszych prac nad Flowy do czwartku, czyli do momentu premiery, jak ogłosiłam Wam, że otwieram drogerię internetową. Dalej, słuchajcie, w to nie wierzę, mimo że już minęło 4 dni od premiery, że już spakowałam tyle paczek i wiem, że to jest naprawdę, że to się dzieje serio i że to jest realne, to dalej nie wierzę w to i jestem bardzo szczęśliwa, że nam się to udało. Także już dziękowałam Kasprowi, dziękowałam Natalii, z którymi pracujemy teraz nad tym. Ale też naprawdę jestem mega wdzięczna, że jesteście zainteresowane, no i że pomysł Wam się podoba. Także słuchajcie, kończę już tego vloga. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko, co chciałam. Tak jak mówię, ten vlog jest trochę chaotyczny, trochę był nagrywany, trochę tu, trochę tam. Wszystko działo się dość spontanicznie koniec końców, mimo że mieliśmy zaplanowaną premierę co do ostatniej, jak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi, zapomniałam. No ale mieliśmy od A do Z zaplanowaną premierę, no ale po prostu w momencie już w tym dniu wszystko zaczęło, wiecie, jakoś tak bardziej spontanicznie się dziać. Ale mam nadzieję, że vlog mimo wszystko jest zrozumiały, że przyjemnie Wam się go oglądało. No i jak macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście kierujcie je tutaj w komentarzach pod vlogiem albo u mnie na Instagramie. W kolejnych vlogach czy na stories będę poruszać te kwestie, które Was jeszcze ciekawią, interesują, także teraz nic innego, tylko zapraszam Was na flowy.pl, przejrzyjcie stronę, wybierzcie produkty, zamówcie, bardzo chętnie spakuję dla Was paczkę, także dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziak, pa!